Witam wszystkich bardzo serdecznie, Henio z tej strony, zapraszam na kolejny odcinek z serii Amnezja. Generalnie tak, tutaj dostałem kilka opinii, że mam trochę za głośno grę, więc niestety jest tutaj dziwny suwak, bo jest taki punktowy. Miałem cały czas na dwójce, zostawię wtedy na jedynce. No zobaczymy, jak będzie za cicho, no to wrócimy do dwójki albo postaram się głośniej mówić najwyżej, cokolwiek. Dobra, kontynuujemy. Troszeczkę podpatrzyłem sterowanie w grze i wychodzi na to, że raczej opcji walki nie ma, bo tak się zastanawiałem w sumie, jak ta gra ma do końca działać. Czy to będzie cały czas uciekanie przed czymś, co nas może nie powinno złapać, ale będzie nas straszyć. Czy też będzie coś na zasadzie chowania się i tak dalej, bo na pewno walka odpada. Ale no, rozwiązania jak na razie brak. Nie chcę sobie spoilerować, nie wiem jak to do końca działa. Także okaże się na pewno w trakcie. I tak. I trochę jasność też zwiększyłem, także mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Ok, ostatnio weszliśmy do jakiegoś jakby kościoła czy czegoś. Zobaczymy, co tu nas spotka. Ok, tam musimy iść na pewno. To pewnie się łączy, to wejście. Tak, to pójdziemy tędy. Z tą głośnością to jest trochę dziwnie, bo jak ja odsłuchuję, to brzmi normalnie w miarę, a okazuje się, że gra jest za głośno, więc może mam coś z uszami, albo się nie znam. Tak czy siak, no, skoro otrzymałem tutaj trzy sugestie w sumie, a biorąc pod uwagę moją oglądalność, jest to duża liczba sugestii, to no jednak coś jest na rzeczy i mam nadzieję, że będzie dobrze tym razem. Jeremiacha. Dziennik Jeremiacha. Co to jest? O, z daleka wyglądało jak jakieś zwłoki albo coś, a to... Jeszcze nie. Fajnie. A. Organy. Fajnie brzmią. Czy jak się nazywa? A w sumie w kościele to jest tak, że jak się przechodzi przez środek, to trzeba uklęknąć i tam się przeżegnać czy coś. Nikt nie wie po co, ale każdy tak robi. Ok, dobra. Idziemy środkiem. Jak na horror przystało. Zgasimy lampę, żeby było dramatyczniej. Mam nadzieję, że nic za nami nie idzie. Nie odwracam się. O! Ktoś się po świńsku zachował. Nieładnie, nieładnie. Te metafory ze świniami będą chyba towarzyszyły nam przez cały pobyt w grze. Okej, coś przestawiłem, ale obstawiam, że potrzebuję drugą świeczkę może.
dostaliśmy jakiś dziennik. Jak się odpalało dziennik? Mój dzień. Ło, trochę nam doszło. Kościół brony dziwne, jednak mówi mi tu, że na głównej części obiektu powinna prowadzić inna drogę. A drogę blokuje mi ciężarówka. Jakby subotarysta wiedział, że będę rozważać korzystanie z tego wejścia. Okej. A, dobra. To tutaj jest na temat samochodu. Szybka ucieczka. Dobry Boże, muszę się do zabrać pojemnik niego. A potem uciec, zanim powróci ten człekopodobny stwór. Okej. W kościele. Pamiętam, jak siedzieliśmy pogrążeni. Dobra. I zagadkowy ślad. Taki mechanizm bez wątpienia tajemniczy i piekielny. Nie wiem co takiego, ale odpowiedzi na pewno brakujący świecznik. Ale dlaczego? Nie mogę tego pojąć. Po co ukrywać tajemnicę machiny w kościele? Gdzie są wierni, bo kołtarza widać ślady, jakby. Ja? Nie zauważyłem. Oj. Gdzie tu kogo ciągnięto? A w sumie. Coś. Nie. Nie wiem. Zmyślałem. Ale dobra, tutaj świecznika nie ma, więc tutaj poszukamy. Jak na kościół, dosyć nietypowe mechanizmy. Okej, okay, coś nam blokuje. Szpadel. Albo zepsułem kratę, albo się nie daje otworzyć. No otwórz. No otwórz. Jakoś dziwnie działa, ale chyba nie działa. Dobra. To pokój obok. O, a te drzwi są zamknięte. I co teraz? I co teraz się pytam? Okej. Okay. To musimy szperać dalej. Może coś. Coś tu jest. Gdzieś w świeczkach. O, coś tu. Aha, to jest Biblia. Kurde, słyszę kroki wokół siebie. Ta gra już chyba źle na mnie wpływa. Plus jest taki, że nie ogarnie mnie fobia na temat chodzenia do kościoła, bo i tak nie chodzę. dobra. Tu. Okej, okay. W bardzo ładnym stylu się cofnąłem. Ale nijak. To jakieś szepty, ale. Nie pomaga mi to. A ten. O. A ta świnia jakby tu była. Dopiero mechanizm. Okej. To dopiero mechanizm. Kurde.
No to idziemy na pewną śmierć. Chociaż może tu się nie da umrzeć. Z jednej strony to motywujące, ale z drugiej strony... I tak się cykam. I znowu te szczury. A echo tych korytarzy mówi, że to co złe i niedobre jest oczywiście tu gdzie ja. Jakie znowu jajo? Ktoś widzi, bo ja nie. Ale kto się boi? Ten gość. Znaczy ja. Zwierzyny. Czyli mowa o zwierzynie. Kartofle. Pomógłbym ci, chłopie, ale ci nie pomogę. Nawet Ruska nie oszczędzili. Przecież to już jest. Łytyfy! Może jest miły i przyjazny. Weź nie mrugaj. Żeby nie było w razie czego, to tak gra robi, nie ja. Ja jakbym mógł, to bym jeszcze tak ze trzy lampy sobie przymocował na czoło, żeby wszystko widzieć. Jasna dupa. Przecież... To jest złe i niedobre, że ja tu jestem. Okej, tu nic nie ma. Zaczynam coraz wolniej oddychać, jeszcze trochę i się chyba uduszę. Zesrany na maksa. Chciałem ten odcinek zachować na poniedziałek. Ale chyba go dzisiaj wrzucę. Nadaje się idealnie tą porę. Jest generalnie godzina 22:22. Ten moment będzie zapamiętany jako pierwsze spotkanie ze świnią. Na szczęście nie ostatnie. Znaczy szczęście, nieszczęście. Wolałbym jej nie spotykać, ale już widzę, jak to ma działać. Aktualnie miałem więcej szczęścia jak rozumu. For safety.
może się nie zjarzy. Okej, znowu to chemiczne cudo. Melodia w tle trochę jak z Hitmana. Okej, czyżby tutaj też brakowało bateryjki? O, to skąd się wzięło? Okej, dobra, chyba nie mam powodu, żeby to ruszać. Okej. Czyli generalnie tak, ta fabryka to była jakaś przetwórnia mięsa. Albo imitacja tej przetwórni mięsa. A jeżeli nie ma pracowników, to możliwe, że tych pracowników chcieli stworzyć. Ale tworzyć pracownika ze świni to tak trochę. Dziwne rozwiązanie. Ale o takim nie słyszałem, także. Też oryginalne na swój sposób. Ale oczywiście to tylko moje domysły. Bo ja co chwilę mam inne domysły. I na samym początku myślałem, że to straszy. Teraz się okazuje, że człowiek o kształtno-podobna świnia mnie tutaj prześladuje. Jeżeli tu go spotkam, ją, to mam przesrane. Pierdziele. Okej, tu jest wyjście na zewnątrz, a ja mam. Iść w dół. Ale nie zmienia to faktu, że chcę pozwiedzać. Oho.
nowe tajemnice. I mniej więcej trasę znamy. Dobra. Tak trochę nietypowo, ale jako, że dobiegliśmy do 20 minut, to tutaj kończę. I spotykamy się w następnym odcinku. Szerokości i bajo.